Wydawanie książek to sztuka trudna, ale najtrudniejszy jest moment, kiedy wysyłamy książki do wydawnictw i nie otrzymujemy żadnej pozytywnej odpowiedzi. I okazuje się, że nasza książka może nie spotkać się po prostu z publikacją. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. I pierwsza sprawa, o której warto powiedzieć, to nie panikuj, bo to, że nikt nie odpowiedział do ciebie przez pierwszy miesiąc, to nie znaczy, że zostałeś odrzucony, zostałaś odrzucona. Warto poczekać naprawdę te 3 miesiące, wysłać maile do wszystkich wydawnictw, które chcemy i policzyć naprawdę te 3 miesiące, a nawet dać te 3,5 miesiąca, żeby wydawca miał czas zapoznać się z książką i odezwać się do ciebie. W skrajnych sytuacjach potrafią wydawcy naprawdę po 4, po 5 miesiącach odezwać się, więc nie należy naprawdę od razu tracić nadziei tylko dlatego, że po miesiącu nikt się do nas nie odezwał. Wiem, jakie to jest straszne uczucie, kiedy nie odpowiadałem, bo wyrzucasz tą książkę i każdy dzień zdaje się być katorgą i codziennie przeglądasz skrzynkę pocztową, mailingową, czy ktoś już odpowiedział, czy nie. I kiedy nie widzisz tego maila, to myślisz, że napisałeś beznadziejną książkę i dlatego nikt się nie odzywa. A może ona po prostu czeka jeszcze w kolejce. Druga sprawa jest taka, że jeżeli po 3 miesiącach nikt do ciebie nie odpowie, to polecam jeszcze raz wysłać maila do wszystkich wydawnictw, jeszcze raz ich ścignąć, jeszcze raz zaproponować swoją książkę, bo może ta książka gdzieś się zagubiła, może ta książka w jakiś sposób się zawieruszyła, może coś tam się podziało, i warto czasami naprawdę się po prostu przypomnieć. I jeżeli znam nie jedną historię pisarską, taką, że pisarz wysyłał książkę i ta książka zaginęła i dopiero jak wysłał maila ponownie, to nagle się odezwało kilka osób, które chciały tą książkę opublikować. Ale jeżeli za pierwszym i za drugim razem nikt się do nas nie odezwał, no to może faktycznie oznaczać, że nikt w tym momencie nie chce wydać naszej książki. I to jest trudny moment. To jest ciężki moment, bo pracowaliśmy nad książką rok, dwa, trzy. Czasami te debiuty potrafią być dopieszczane całymi latami. Więc to jest naprawdę ciężki moment, kiedy my mamy tekst 500 tysięcy znaków, czasami dłuższe, i nie wiemy, co z tym fantem zrobić. I z miejsca chciałem powiedzieć, że przede wszystkim strasznie współczuję ci tego uczucia, bo od razu mówię I get it, bo nie jeden pisarz, jak popytasz autorów, to nie jeden pisarz ma książkę, której nie wydał, ma książkę, którą próbował wydać i spotkał się po prostu z brakiem odzewu. Więc pod tym względem chciałem powiedzieć, że łączę się z tobą w tym pierwszym bólu. Warto tutaj pamiętać o tym, że twoja książka mogła nie spodobać się teraz, w tym momencie, bo może w nieodpowiednim czasie wysyłasz propozycję wydawniczą, może za chwilę zmieni się coś i jeżeli odpowiesz, wyślesz te maile jeszcze raz, na przykład za pół roku, no to twoja sytuacja się zmieni. Co najważniejsze, jeżeli chodzi o publikowanie, to w takim momencie, kiedy ta pierwsza książka nie spotkała się z pozytywnym odzewem, nie należy się poddawać. Ja przyznaję, że czasami mam takie poczucie, jak rozmawiam z młodymi autorami, 15-16-letnimi, którzy piszą swoją pierwszą książkę i po tej pierwszej książce już myślą na temat publikacji, że za chwilę urodzą im się publikacje, za chwilę będą zdobywać świat. I ja czytam te fragmenty i widzę, że tam jest jeszcze dużo warsztatu do poprawienia, że jest fabuła do poprawienia, że ci autorzy mają potencjał, ale że będą publikowani dopiero jak skończą 18-20 lat, bo po prostu muszą dojrzeć do tego publikowania. I to, co bym chciał przekazać, to nie rezygnuj. Ja sam mam ze 2, może 3 projekty, które gdzieś tam pisałem, które odpuściłem, książki ukończone, które myślałem, żeby rozesłać do wydawnictwa, a po gdzieś tam recenzjach wewnętrznych doszliśmy do wniosku, że jest po prostu słaba i kiepska. I też mam takie projekty zakopane, na które zerkam i łezka się wokół kręci, że poświęciło się masę czasu na pisanie, a jednocześnie nic z tego nie wyniknęło, nie? Ale warto o tym pamiętać, że każdy napisany tekst to jest kilka punktów doświadczenia w naszym poziomie i dzięki temu wbijamy po prostu poziom wyżej.
uczymy się dialogu, uczymy się opisu, uczymy się dramaturgii. Warto po pewnym czasie, po miesiącu, po dwóch, trzech miesiącach spojrzeć jeszcze raz na tą książkę, zwrócić uwagę na to, co było dobrze, co było obiektywnie kiepskie i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Z tym jest w ogóle bardzo duży problem, bo łatwo jest z jednej strony obwinić cały świat dookoła, że to branża jest zamknięta, że jest zabetonowane kółko wzajemnej adoracji wśród pisarzy, że nie wydaje się debiutantów, a z drugiej strony też bardzo łatwo wejść w takie myślenie, że cała wina jest po mojej stronie i napisałem beznadziejną książkę. Z jednej strony tak, jesteś odpowiedzialny za tą książkę i to jak napisałeś tą książkę, no to tak ona się broni po prostu, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że istnieje rynek wydawniczy, fantastyka ma dużo ciężej niż inne gatunki, więc jeżeli piszesz fantastyce, no to masz od razu level podniesiony, level hard, a w kryminale obyczaju masz troszeczkę łatwiej. Z drugiej strony w obyczaju w kryminale pisze dużo więcej naprawdę dobrych autorów, więc tam przebić się z byle czym też nie jest wcale tak łatwo. Ale warto pamiętać, że wydawanie w dużym wydawnictwie to jest od razu pierwsza liga i nie jest łatwo od razu wskoczyć do pierwszej ligi. Wymaga to dużego przygotowania. Ja sam przez wiele lat byłem najpierw dziennikarzem po prostu kulturalnym i dzień w dzień pisałem masę najzwyczajniejszych w świecie tekstów. Pisałem masę opowiadań, brałem udział w konkursach i musimy zdobyć doświadczenie. I właśnie dlatego bardzo często zwracam uwagę, żebyśmy najpierw pisali opowiadania, a później publikowali, bo później zdarza się właśnie taka sytuacja, w której my uczymy się pisać na swojej książce i to nie jest książka do opublikowania, to jest książka, można powiedzieć, warsztatowa. Ale przede wszystkim nie rezygnuj z tego, bo jeżeli pisanie to jest coś, co kochasz, jeżeli chcesz zajmować się pisaniem, jeżeli sprawia ci to radość, to nie rezygnuj z tego. Zobacz, jak wiele się nauczyłaś na przestrzeni książki, wyciągnij z tego wnioski i pisz dalej. Przede wszystkim jednak wyciągnij wnioski z publikowanych rzeczy i mówię o tym dlatego, że znam ludzi, którzy mają napisane po 3, po 4, po 5, po 6 książek i potrafią twierdzić, że oni piszą dobre książki, tylko to z rynkiem wydawniczym jest coś nie tak. Jasne, jak napiszesz jedną, dwie książki i masz takie zdanie, to jeszcze jakoś to się broni, ale kiedy masz piątą, szóstą, siódmą książkę i nadal nie jesteś publikowany, nie jesteś publikowana, no to coś jednak jest w tych książkach, albo tematyka, albo warsztat, coś musi być, co sprawia, że nie masz tej publikacji i wtedy należy sobie najzwyczajniej na chłodno odpowiedzieć na pytanie, co takiego się zadziało, co jest takiego w twojej literaturze, że ona nie podoba się wydawcom, nie podoba się czytelnikom. Przeżycie tego momentu smutku, złości, tego kryzysu, no jest najcięższe właściwie z tego wszystkiego. Nawet kiepska sprzedaż książki nie jest tak bolesna, nie jest tak dewastująca, jak nieopublikowanie. I to jest mroczny element, to jest ciężkie, naprawdę ciężkie do przebrnięcia i powiedziałbym, że większość autorów, tak jak się ludzie wykruszają na takich w ogóle pisaniu pierwszego draftu, to znaczna część ludzi też wykrusza się właśnie na publikowaniu swojej pierwszej książki. Jeżeli ta pierwsza książka, ta wymęczona książka nie zostanie opublikowana, to czujemy cios. Ale jak to kiedyś powiedział świętej już pamięci Greg Plitt, zwycięzca od przegranego różni się tym, że w momencie odniesienia porażki zwycięzca wstaje i próbuje jeszcze raz. I ja wiem, że to tak strasznie coachingowo brzmi w tym momencie, ale to na tym właściwie polega, że nawet kiedy mamy porażkę, nawet kiedy nam się wydaje, że mamy porażkę, no bo nauczyliśmy się strasznie dużo z tej książki. Tak, nie mamy jeszcze publikacji, to nie jest te full victory na 100%, ale mamy coś z tego, mamy experience, mamy, powiedziałbym, że to jest takie zwycięstwo na 50-60%, ale hej, 50%, 60% to nadal więcej niż 0%, więc nadal masz wielki plus z tego, że piszesz, napisałaś i zawalczyłaś o to, żeby ta książka była opublikowana. I to bym powiedział w ogóle, od razu stawiać ją wyżej
niż ci wszyscy ujadający meduziarze, którzy mówią, że jest rynek zablokowany, a nigdy tej książki nie ukończyli. Przegrałem jest bardziej wartościowy niż ten, który odpowiada, co by było gdyby, bo co by było gdyby nigdy nie był na arenie. Co by było, gdyby nigdy nie spróbował swoich sił, nie dowiózł tekstu do końca. A ty dowiozłeś, dowiozłaś tekst do końca, spróbowałeś, zagrałeś, przegrałeś, ale podjęłaś w ogóle walkę. I to jest bardzo ważne. To powinno być budujące dla ciebie. I teraz z tym doświadczeniem, które masz, z tą nową wiedzą, którą posiadasz, proponuję przejrzeć notes z pomysłami, przejrzeć, zajrzeć w głąb siebie, o czym chcę napisać kolejną książkę, ten temat na razie zostawić. Ja wiem, że tam jest trylogia, ja wiem, że tam potrafi być siedmioksiąg, twoje marzenie, twoje dziecko, twoje opus magnum, ale na razie poczekaj z tym, zrób coś tu nowego. Tam to się jeszcze rozpatrzy. Może wrócisz do tego, tu napiszesz nową książkę, może spotkasz się z publikacją i wtedy nagle cofasz się, hej, mam jeszcze jedną książkę, którą mogę zaproponować. Może jak tutaj napiszesz nową książkę, to potem zajrzysz jeszcze raz do tej pierwszej i zobaczysz coś, co pozwoli ci inaczej na nią spojrzeć. Że gdzieś był błąd, że gdzieś był problem, gdzieś zobaczysz to, dlaczego to tak zgrzytało. Więc nie rezygnuj, nie poddawaj się, walcz dalej, próbuj dalej, bo tylko ci, co próbują dalej, no koniec końców odnajdują się w tym światku. Naprawdę, jeśli chodzi o pisarzy, jeżeli chodzi w ogóle o artystów, to mało który artysta powie, że no wziąłem, spróbowałem i wszystko poszło dobrze od początku do końca, nie? Że nigdy nie pisałem opowiadań, nagle wziąłem, napisałem książkę i poszło. Nie, każdy ma zakopane jakieś książki, każdy ma jakiś ten mały grobowiec marzeń u siebie w szufladzie. I to jest też droga, to jest ta cena, którą bardzo często musimy zapłacić. I to boli, ale wyjdziesz z tego silniejszy, silniejsza. Gwarantuję ci to. Tylko nie zrezygnuj, pisz dalej, nie poddawaj się na tej drodze, bo dużo czasu poświęciłaś na to. Szkoda by było tego czasu. Ale bądź wrażliwy, bądź wrażliwa na wiedzę. Sprawdzaj uczciwie, co poszło nie tak. Co możesz poprawić. Nie pozwól, żeby takie myślenie, że to jest wina wszystkich wszechświata, tylko nie moja, zamroczyło twój pogląd na sytuację, twoją trzeźwość umysłu. Uczciwie, krytycznym okiem spójrz na swoje teksty i wyciągnij wnioski. Co się stało, że to nie działa? Dlaczego to nie zadziałało? Postaraj się zdobyć te informacje. Nie wiem, popytaj nawet beta readerów, znajdź ludzi, którzy przeczytają twój tekst i powiedzą, słuchaj, nie udało mi się tego opublikować, próbowałem w tylu wydawnictwach, nie udało się. Co tu zgrzyta? Co jest nie tak? Bo może ty nie widzisz tego, może ktoś inny zobaczy. Jakiś znajomy, jakiś kumpel, beta reader, jakiś marzyciel. Na marzycielach też są ludzie, którzy sobie w ten sposób pomagają. Grupa Ilios pomaga pod tym względem. Poszukaj takich ludzi też. Może coś ci powiedzą, może pokażą ci coś, co nagle otworzy ci styki najzwyczajniej w świecie. Teraz czuję, że brzmię jak totalny coach, że przewrócisz się, podniesiesz, kim jesteś i jesteś zwycięzcą. No nie, ale wiesz, chodzi po prostu o to, żeby naprawdę po prostu próbować. Kiedyś dostałem taką złotą myśl, to jest tak na zakończenie, dostałem taką złotą myśl w zoologicznym sklepie, kiedy pracowałem, pierwszego dnia stłukłem akwarium i dostałem bardzo fajne. Kiedy myślałem już, że zostanę zwolniony z tej pracy, to pracodawca powiedział mi coś takiego, że tylko ten, kto nigdy nie mył akwarium, nigdy żadnego nie stłukł. Weterynaryjny Paulo Coelho, nie? Zoologiczny Paulo Coelho. I z tą myślą cię zostawię, można powiedzieć. Z mojej strony to wszystko, kochani. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście na tym kanale. Jeżeli podoba wam się to, co robię, subskrybujcie, lajkujcie filmy, piszcie komentarze. Ja wszystkie komentarze zawsze czytam.
Zapraszam na swoje media społecznościowe, Facebook, Instagram. Kupujcie moje książki, jest Komputerowy Ćpun 2.0 w tym momencie. Liceum Ogólnomagiczne wychodzi w połowie września. Zapraszam serdecznie na swojego Patronite'a, gdzie rozmawiamy, gdzie komunikujemy się na temat pisania książek, gdzie raz w tygodniu jest Q&A, a gdzie ja również publikuję swoje wykłady dodatkowe, więc serdecznie Was tam również zapraszam. Trzymajcie się ciepło i na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.